Myślę, że spotkaliście się z tym znaczkiem właśnie, co tutaj go widzicie, czyli Rotary Club. Rzadko kto natomiast wie, że Rotary Club jest częścią w jakimś tam swoim stopniu masońską, czy paramasońską, tak to nazwijmy, która łowi na rybek do masonerii. No i tutaj chciałem porozmawiać na temat z wami Świadków Jehowy i właśnie Rotary Club. Jeśli sobie otworzymy strażnicę z 15 kwietnia 1996 roku, to na stronie 12 możemy przeczytać coś takiego. Kilku ostatnich papieży przemawiało na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, dając tym dowód uznania dla tego człowieczego tworu mamiącego nadzieję na pokój światowy. No, moglibyśmy zobaczyć po prostu, jak w ogóle na forum przemawiają tak naprawdę Świadkowie Jehowy. No, zapamiętajmy przy tym, że według strażnicy, którą zacytowałem, przemawianie na ich forum jest dowodem uznania dla tychże po prostu forów. No, przebudźcie się z 22 listopada 1996 roku, czyli praktycznie niedługo po tym artykule, który się pokazał w tej strażnicy z 15 kwietnia. Świadkowie Jehowy opowiadają o tym, jak przemawiali na forum Rotary Club. No, wydaje się, że chcą oni nawet, szczerze mówiąc, rozwijać te kontakty z Rotarianami, bo kluby rotariańskie mają charakter międzynarodowy. No, może kiedyś Świadkowie Jehowy będą mogli przedstawić swoje poglądy w innych krajach, nie tylko w USA, ale również i gdzieś tam za granicą. Żeby było ciekawiej, dodam tylko, że Rotarianie w ogóle rozprowadzają nawet literaturę Świadków Jehowy, o czym możemy się dowiedzieć, jeżeli weźmiemy sobie Przebudźcie się z 22 lipca 1997 roku. Czym jest w ogóle Rotary Club? Rotary Club, poza tym, że zajmuje się m.in. działalnością charytatywną, jest organizacją paramasońską, taką przybudówką masonerii, jak już wspomniałem na samym początku. Tak naprawdę sami masoni się do tego przyznają. W czasopiśmie Powściągliwość i Praca, numer 11 z 1996 roku, Maria Dołęgowska-Wysocka, która należy do masonerii, potwierdziła w wywiadzie coś takiego. Dzisiaj istnieje wiele organizacji kobiecych, na przykład typu biznesowego, żeńskie Lions Club, Rotary Club, o masońskich korzeniach. Inne wolą działać w partiach politycznych i w masonerii. Ludwig Haas, który również jest masonem, członkiem honorowym Uniwersalnej Ligi Masońskiej, to możemy przeczytać w tym wolnomularzu polskim numer 5, nazwał kiedyś Rotary Club Zrzeszeniem Wolnomularskim, żeby było ciekawiej. Rocznik Wielkiego Wschodu Francji z 1976 roku, numer 1, podaje listę 93 bractw masońskich i na liście tej wymienione są oczywiście zarówno Rotary Club, jak i Lions Club. No, kolejny mason, Adam Witold Wysocki, on jest prezydentem Uniwersalnej Ligi Masońskiej. Dodawał kiedyś w jednym z wywiadów w krakowskim czasie z 29 grudnia 1994 roku takie słowa na temat Rotary Club. Można stwierdzić, że organizacje te realizują programy zbliżone do celów wolnomularskich. No właśnie, a jakie są cele wolnomularskie? Czy są to cele tak naprawdę Kościoła Chrystusowego, domiana którego tak silnie pretendują dzisiaj Świadkowie Jehowy? No, zanim wejdziemy w te szczegóły, ja postaram się przeczytać cytat jednego z byłych masonów, który następnie stał się Świadkiem Jehowy. On pisał coś takiego. Działałem w loży masońskiej, chociaż organizacja ta zyskała sobie miano bratniego stowarzyszenia pomagającego swym członkom, to odprawiano w niej też rytuały z użyciem czaszek i kości oraz wywoływano duchy. Rzekomo pomagają one w rozwoju duchowym tym, którzy się z nimi kontaktują. Studium uświadomiło mi, iż Jehowa Bóg nie toleruje żadnych praktyk spirytystycznych, ponieważ za ich pośrednictwem można się dostać pod wpływ szatana i jego niegodziwych duchów. Czy nadal będę uczestniczył w mistycznych obrzędach loży masońskiej, czy ją opuszczę, zabiegając o uznanie Jehowy? Wybrałem tę drugą możliwość. To jest cytat ze strażnicy, 15 grudnia 1997 rok, strona 10. No, na przestrzeni wieków namnożyły się podejrzenia wobec masonerii, o satanizm. Wiadomo, że w masonerii są tak zwane stopnie wtajemniczenia. No, oficjalnie istnieje ich 33, mówi się, że nieoficjalnie więcej. Kiedyś były mason opisał swoje przeżycia w takiej książce Śmiertelna pułapka i twierdził on, że
Jeden ze stopni wtajemniczenia, w którego rytuale uczestniczył, był czarną mszą parodującą ostatnią wieczerzę Chrystusa. W Polityce, kiedy znalazłem taki artykuł, to jest Polityka z 26 września 1992 roku, na stronie 13 możecie przeczytać coś takiego. Lucyfer, znaczy niosący światło. I tak mówimy o sobie my, wolnomularze. W tym samym wywiadzie dodaje on trochę szczegółów na temat symboliki wolnomularskiej, która, jak się okazuje, ma dużo związków z wiedzą tajemną. Jest jeszcze litera G, umieszczona w centrum płonącej pięciu lub sześcioramiennej gwiazdy. W naszej symbolice jest interpretowana jako pierwsza litera greckich słów od God, geometrii, glory, czy greckiego gnosis. No, masoneria to tak naprawdę organizacja, która zaleca synkretyzm, zjednoczenie wszystkich religii, według których wszystkie religie są równe. No, jak wiadomo, taki pogląd w ogóle jest nie do przyjęcia przez świadków Jehowy. Między innymi Tadeusz Cegielski, wielki sekretarz Wielkiej Loży Narodowej, w programie W Centrum Uwagi, który był wyemitowany 6 lutego 1997 roku przez Jedynkę TVP, powiedział wyraźnie, że wszystkie religie są równe. W latach 60. XX wieku jedna ze strażnic donosiła, że w lożach masońskich praktykuje się rasizm wobec czarnoskórych, którym nakazywano w ogóle formować oddzielne loże masońskie. Rasizm to oczywiście coś, co oficjalnie jest tak naprawdę potępiane przez świadków Jehowy, no ale było ciekawie, jedna z publikacji świadków Jehowy nazwała masonerię częścią Babilonu Wielkiego. To była publikacja Yearbook of Jehovah's Witness z 1970 roku. I tam możemy takie sformułowania znaleźć na stronie 203. No, obszerne kontakty towarzystwa, w ogóle strażnica, z masonerią oraz sposób taki finansowania tej pierwszej przez tą drugą w celu ośmieszania wiary katolików i protestantów na podstawie wiarygodnej dokumentacji ukazali m.in. Cezary Podolski w książce Fałszywe proroctwa i oszustwa świadków Jehowy, czy Grzegorz Fels w publikacji Świadkowie Jehowy bez retuszu. No, oczywiście nie chcę tu powiedzieć, że każdy mason jest satanistą, żeby tak nie było, albo że jest rasistą. Tak samo nie każdy rotarianin taki jest. Ale pewnie wśród nich jest wielu ateistów, agnostyków, deistów, antyrasistów. Może są wśród nich nawet jacyś liberalni, sympatycy w ogóle Ewangelii. No i zarazem ludzie tak naprawdę kompletnie obojętni religijnie. Tak naprawdę no, nic nie jest proste, prawda? Natomiast zastanawiające jest to, że świadkowie Jehowy tak chętnie przemawiają na forum przybudówki paramasońskiej, jednocześnie teoretycznie opluwając masonerię. Oni bardzo lubią tak naprawdę cytat z drugiego listu do Koryntian 6:15. Ten cytat mówi: albo jakaś jest wspólnota Chrystusa z bajlarem lub wierzącego z niewiernym? No, ten cytat oczywiście oni odczytują w sposób bardzo radykalny, bo między innymi strażnicy numer 24 z 1975 roku czytamy interpretację tego tekstu w ten sposób. Dostrzegają zdrową logikę na razie. Nie wyprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaś jest wspólnota Chrystusa z szatanem? Lub wierzącego z niewiernym? No, ta ostatnia zasada, którą podają świadkowie Jehowy wobec nich samych, została troszeczkę zlekceważona w przypadku zacieśniania się przez nich stosunków z Rotary Club, która jest, tak jak wspomniałem, przybudówką masonerii. Więc tak naprawdę czym się różni przemawianie papieża na forum ONZ z przemawianiem świadków Jehowy na forum Rotary Club?